Witajcie widzowie na kanale Sebu jak kto? Oto pytanie, ale dzisiaj nie odpowiem na nie. Witajcie w kolejnym wideo recenzji figurki z linii Transformers Siege Warfare Cybertron Trilogy. A dzisiaj przed nami hałd. I zanim do hałda, to najpierw zajmiemy się jego opakowaniem, więc hałd, wybacz mi, ale żegnam cię. Byłeś niemile widziany. Tak się prezentuje opakowanie, no niestety nie mogę wam lepiej go pokazać z bliska, no bo po prostu byście go nie widzieli. Mamy ładne imię postaci, jak i numer WFCS9, logo Autobotów, ładne logo Siege, ładne logo Takary oraz Hasbro, ładne logo Transformers oraz linii Generation. Mamy też ładną grafikę hałda, którą można podświetlić, dzięki czemu będziemy mieli magiczny kodzik, ale z uwagi, że u mnie no to tak słabo bym powiedział, no to z tym światłem, a jest dzień, no to niczego nie zobaczymy, ale jest tu gdzieś ukryte magiczne symbole, jak ja to nazwałem, cybertrońskie. Na każdym pudełku jest taka magia. Mamy tam też tło dedykowane dla Autobotów. Tutaj mamy ładną grafikę Arki oraz całej bitwy na Cybertronie. Bardzo ładna grafika. Z tyłu mamy co prawda naszego hałda oraz w ilu krokach możemy go przetransformować oraz znowu informacje o tym, że do dodatkowych puls potrzebne są podstawki akcji, którymi ja na ten moment niestety nie dysponuję niestety, oraz połączenia z Battle Masterami oraz efektami Siege. I chyba to by było na tyle. Oraz podoba mi się faktura też tego pudełka, że wiecie, jak mamy zwykłe pudełka, mam na myśli te takie płaskie, to tutaj mamy taki bok i grafikę postaci. Jest to bardzo, bardzo fajne. Wyróżnia się na tle na przykład linii Studio Series. I fajne, że wszystkie klasy rozmiarowe mają takie opakowanie. Więc co, to tyle z opakowania. Żegnaj, nie chcemy cię tu, my chcemy naszą figurkę, dokładnie. Tak się prezentuje nasz hałd. Na początek zacznę od trybu alternatywnego, czyli w co on się zmienia. Zmienia się w cybertroński Jeep. No, bardziej mi to przypomina połączenie ziemskie z cybertrońskim, albo Jeep, który będzie za jakieś 10 lat w produkcji, niż to, co mieliśmy na Cybertronie, ale no to, jak mówię, każdy widzi w nim jakoś inaczej tego cybertońskiego Jeepa. Mamy ładnie pomalowane koła, ładne detale oraz ładne logo Autobotów, ładne pomalowane przednie światło oraz, jak widzimy tutaj, zoom Battle Damage, jego za bardzo nie widać, oraz mamy bardzo ładnie pomalowaną gwiazdkę wojskową. I to jest pomalowane taką brązową farbą, jak na przykład medale brązowe, jak się dostaje, no to właśnie tak jest, więc to bardzo ładne detale. No i jeszcze najważniejszy detal, o którym bym zapomniałem, czyli tutaj mamy jakby osłonę taką, że wiecie, że jest to auto taki Jeep, to żeby kule nie trafiały, to mamy jakby taką parcelną osłonę na szybie, co jest moim zdaniem fajnym dodateczkiem. Więc tak się on prezentuje, mamy dwie jego bronie i mamy łącznie w trybie samochodu 8 portów na broń plus te dwie, gdzie mamy jego główną broń. Mamy tu też tak jakby taką niby oponę, bak, nie wiem co to jest, bo się na autach nie znam, i jeszcze tylnie światła, no i niestety to co od tyłu, to powiedzieć, od tyłu to nie ma za dobrego wrażenia, ale że na auto zawsze raczej patrzymy przodem niż tyłem, no to jest fajne. No i to co rzuca się nam niestety w oczy, czyli ręce, ale moim zdaniem te ręce jakoś przez to, że są obrócone, no nie jakoś nie przeszkadzają mi przynajmniej nie. A jak sobie go obrócimy, to o ty patrz, hałd tutaj jest. No, także mamy dwie jego główne bronie. Oczywiście, żeby bronie poruszały się w pełnej osi, to musimy odczepić i dzięki temu mamy pełen obrót. Tak samo jest z drugą bronią. I też ciekawostka, którą odkryłem, a mianowicie to, nie wiem czemu mi się to nie trzyma, tutaj mamy taki malutki port, nie wiem czy go będzie widać, halo, zoom, wróć do nas. Tutaj jest taki malutki porcik, dzięki czemu możemy sobie wczepić tę broń, jakby ktoś nie chciał broni,
chociaż jest to auto wojskowe, więc no powątpiewam. I dzięki temu luchcikowi możemy wczepić tę broń. Nie jest to dość mocne połączenie, albo ja tego nie, po prostu nie widzę. Dziwne, wcześniej się dawało to normalnie połączyć. Tak. No. I dzięki temu, tadam, nie mamy broni. Jej, magia się stała. No, dzięki temu właśnie ta broń, że tak powiem sobie, może być w... Jakby, no może jej nie być, jeżeli ktoś chce po prostu, żeby aut nie miał broni, a boi się, że gdzieś mu zginie, to można ją w taki oto sposób elegancki zapakować. Dzięki temu aut ma super turbo i tak może sobie pojechać. No. Także jak to woli, że tak powiem. Teraz przejdziemy sobie do porównania i do trybu robota, bo chyba o aucie już wszystko, co miałem powiedzieć. Czy tam cybertojskim to już powiedziałem, a tak jeszcze na przodzie jest efekt Siege, więc jak ktoś ma efekty z Battle Masterów, to może sobie w pełni, że hałd dostał ostrzał naprzód, nie? Albo inny, no w zależności kto ile efektów ma, no. Zależy, no. Też tyloma się posłużyłem, a można by dać jeszcze więcej. A! I ktoś kiedyś mówił, że Titan Masterzy mogą sobie, że tak powiem, podróżować w naszym hałdzie i czy jest to prawda, czy nie. Ja może wezmę bronię, bo przecież przez tę bronię, no, nie wiem dlaczego mi się to odszczepia, na miły bok. Mamy naszego Titan Mastera od Trigger Happy'ego, czyli Blowpipe'a. Siedzieć to on niestety nie będzie, no. Ewentualnie może sobie stać, ale no niestety no nie ma tu za dużo miejsca, no przez to raczej będzie stał niż siedział, bo nie, ewidentnie do tego są Titan Masterzy, a nie, że tak powiem, hałd, żeby sobie ktoś siedział, ale stać tam może, no ale że nie mamy tam mocowań, no to jego stanie będzie takie, jak widzieliście, czyli sobie wyleci, że tak powiem. Przejdźmy sobie do porównania oraz do transformacji naszego hałda i jak się prezentuje w trybie robota. Po prawej mamy Transformers War for Cybertron Trilogy Siege Red Alerta, a po jego lewej mamy Transformers War for Cybertron Trilogy Siege Mirage. Transformacja naszego hałda przebiegła dość szybko, a my teraz dość szybko zajmiemy się artykulacją, zanim przyjrzymy się detalom i tak dalej. Głowa tyle do góry, tyle w dół, pełen obrót, jak zwykle to bywa. Ręce również pełen obrót, wychył. No niestety troszkę się nam to odszczepia, to od razu pomnę. Dalej mamy tutaj pełen obrót. Mamy oczywiście nadgarstek i obrót w ręce, dzięki oczywiście naszej transformacji. Dalej mamy obrót w talii, ale żeby był pełen, musimy niestety odszczepić troszkę ten plecaczek i dzięki czemu hałd może w pełni się nam obrócić tutaj. Dobrze, nogi. Tyle do przodu, tyle do tyłu. Plecaczek w żaden stopniu nie niszczy nam wykopu do tyłu. Mamy również też dzięki stawowi tutaj obrotowemu taki wychył, dzięki temu. Dalej mamy oczywiście staw kolanowy, również dzięki transformacji możemy coś takiego osiągnąć, ale to koło troszkę przeszkadza, więc nie.
Tyle to jest dobre. I oczywiście najlepsze na koniec wychył w stopach. Również nieco większy dzięki trochę transformacji, ale większość figurek Siege ma właśnie owy wychył w stopach. To jeżeli chodzi o jego artykulację. Więc sam design postaci oczywiście mi się podoba. Kolorki jak najbardziej, że tak powiem, są trafione. Oczywiście jeszcze porty na efekty Siege, bo o tym bym zapomniał. Mamy dwa porty tutaj na łokciach, jeden na przodzie, czyli na masce. I tutaj mamy też dwa, ten to niestety nie wykorzystamy, ale tutaj mamy jeden na nodze. Łącznie portów jest 4. No ten raczej to się nam niestety nie przyda, więc no jego troszkę, że tak powiem, odliczyłem od tej puli. Więc to jeżeli chodzi o porty. Jeżeli chodzi o sam design i malowanie w trybie robota, jest bardzo ładny battle damage na nogach, jak i tutaj na grillu samochodu, co już było widać wcześniej. Dodatkowo ładne detale, również ta srebrno, co ja gadam, brązowa farba, ta srebrny, no ja chyba ślepnę ostatnio. Mamy ładne srebrne gwiazdki po bokach. I ładnie, tutaj zoom bym poprosił, ładna twarz, ładnie pomalowana, pomalowane też oczy. Po prostu cud, miód. No i tutaj logo Autobotów oraz ta gwiazdka z trybu alternatywnego, które, że tak powiem, zostały. Jedyne, co mnie w całym wizerunku naszego hauna przeszkadza, no to niestety te nogi, no. Nie wiem, po prostu dla mnie są trochę za duże. Można by było jedno koło upchać tutaj, bo patrzcie, ile tu jest niewykorzystanej przestrzeni. Ale czy wiem, czy by się dało? No też nie bardzo, bo przez to no, tutaj byśmy nie mieli tego wykopu. Chyba, żeby jakoś to koło, nie wiem, się niżej przesuwało. Nie wiem, coś można by pokombinować, ale jak mówię, nie jest najgorzej. Hałd mi się w pełnej klasie, że tak powiem, podoba. I co dalej? Efekty może. Zanim do broni, to efekty Siege, oczywiście standardowy efekt, czyli ała, postrzelili mnie, umarłem, czyli efekt od Blowpipe'a. Mamy też drugi efekt od Pteradoxana. Tak, Pteradoxodona. Pomyłka moja. I tutaj też możemy go dać. Możemy go dać też tutaj, ale ten efekt nam się nie zmieści, czyli znowu Blowpipe, poratuj nas. No i możemy też dać tutaj mu na nodze. Więc zabawa z efektami w pełni. Jedziemy do broni, czyli standardowej broni hałda oraz temu, co zostało. A temu, co zostało, możemy połączyć. Na początek jego oryginalne działo, które tutaj mamy dwa porty. Również mamy tutaj dwa porty na nogach, jak i jeden z tyłu. W którym możemy przechowywać broń. Ale głównie jego oryginalne działko powinno być tutaj, więc i tutaj sobie zostanie. Można nim troszeczkę manewrować, więc jakieś pole do manewru jest. A my zajmiemy się jego bronią, czyli tym karabinkiem. Dwie opcje na, że tak powiem, włączenie tej części do karabinka. Instrukcja mówi nam o takiej wersji. Ale mi jakoś ona nie przypadła za bardzo do gustu, dlatego ja wolę takie połączenie. Od razu mówię, że wszystkie bronie, znaczy jego bronie się ze sobą łączą w jedną większą. Mamy też tutaj porty na ramionach oraz jego tą broń, jakbyśmy nie chcieli, możemy sobie powiesić tutaj. I teraz hołd, nie ma tej broni, jest sobie z tyłu i nie przeszkadza nam, że tak powiem. Nie widać jej za bardzo, więc super. I oczywiście dajemy mu ją do rączki, jak zwykle. I tak się prezentuje nasz, prawda, hołd. Jeżeli chodzi o artykulację i o bronię, więc teraz może porównanie i podsumowanie, że tak powiem. Więc jedziemy. Po prawej. Transformers Warforged Cybertron Trilogy Siege Voyager Soundwave. A po jego lewej Transformers Warforged Cybertron Trilogy Siege Voyager Megatron. Mówiąc naszą dzisiejszą wideorecenzję.
Na początek zacznę od trybu alternatywnego. Tryb alternatywny moim zdaniem jest po prostu bardzo dobry. Nie mam się do czego, absolutnie do niczego przyczepić. Natomiast tryb robota, no tutaj mi jedna mała rzecz niestety nie pozwala powiedzieć dobrej rzeczy o hałdzie. Mianowicie mam na myśli nogi, no jednak moim zdaniem są trochę za duże. I to chyba tyle, bo więcej do niczego się nie mogę przyczepić. Artykulację ma po prostu świetną, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o ocenę od 1 do 10, ja tej figurce daję 9,5 na 10, bo po prostu jest tego warta. Siege jest to po prostu świetna, świetna, jeszcze raz powiem, świetna linia. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.